Netisonie, masz 10 minut i tyle CS-ów, ile uzbierasz, tyle RP wygrywasz. O kurde, od kiedy? Od teraz. A wy, byczki, macie to samo, zapraszam do farmienia. O nie, przegapiłem miniony! Kurde, przegapiłem kanona. Możemy się zabijać, czy nie? Możecie się zabijać, możecie robić co chcecie. Co? Kurde... Ej, to jest nie fair. A ten diam jedzie z nimi! Dzięki. Nie pierdźcie, chłop! O co to za taktyka? Z***any! Bezu! Ty czwoku! Nie, Urgot! Urgot, kumple! O Boże! Icyk, sfarmiony! Ej, ale Bartek, jak coś to w miniony trzeba farmić, a nie przeciwników. W chuj RP chce przeszkadzać innym. Pięć, cztery, trzy, dwa... Jeden, stop! Mamy wyniki, ale zacznijmy od tego, że nie powiedziałem wam wszystkiego na samym początku. Dzisiaj wszyscy będziecie grać do jednej bramki. To znaczy, że liczy się wasz zbiorczy wynik. Razem zebraliście 679 CS-ów, czyli 679 RP trafia do zbiorczej puli. A przed nami jeszcze kilka tajemniczych rund, których wyniki będą wpływały na zwiększenie tej liczby. Teraz jeszcze chętniej będę przeszkadzał innym. A teraz, słuchajcie, proszę was, żebyście zagłosowali, kto waszym zdaniem jest najsłabszym ogniwem i kto odpadnie z rozgrywki w tej rundzie. Ups! Żeby głosowanie było sprawiedliwe, każdy musiał najpierw do mnie w ciemno napisać, na kogo głosuje. Nie można było zmienić swojego zdania w oparciu o głosy innych. Zaczniemy może od Urgota. Na kogo głosujesz? To twoim zdaniem jest najsłabszym ogniwem i powinien odpaść. Urgot. Nie chcę tu być, okej? Okay? Neti? Bezu, bo jest wrednym śmieciem. Co? Dobra, Bezu. Urgot. Puri? Urgot. Kapten? Prosta, że Urgot. Shao? Urgot. Arkoan? Urgotik. Adi? Urgoty. No dobra, no to Urgot zdobywa wszystkie głosy poza jednym. Zajebiście, dalam. Idziesz ze mną, tym, co mnie tutaj będzie rzucał! Dzisiejszy film jest sponsorowany przez Gaminate. Suplement dla gamerów, który poprawi twoją koncentrację i dać siłę na długie wieczory z ligą. Jak to działa? Otwierasz pojemnik, nabierasz Gaminate, wsypujesz do shakera, zalewasz wodą, wstrząsasz... Gotowe. Do wyboru masz mnóstwo orzeźwiających smaków. Na przykład moje ulubione to cytryna z limonką i truskawka z kiwi? Tak, coś takiego. Gaminate nie zawiera cukru. Pobudza i poprawia koncentrację, a nie tylko dodaje energii, tak jak zwykły energetyk. Nie ma po nim zjazdu związanego ze spadkiem cukru we krwi. Możecie grać czy pracować dłużej, w pełnym skupieniu, przez wiele godzin. Ja nie ukrywam, że gdyby nie Gaminate, to pewnie by ten odcinek się montował jeszcze jakieś 2 tygodnie. Do tego Gaminate jest tańszy niż zwykłe energetyki. Przeliczenie jedna półlitrowa porcja kosztuje jakieś 3,33. Już teraz Gaminate możecie przetestować z gwarancją zwrotów kosztów. Za jedyne 19,99. Także co? Klikajcie w link w opisie, wybierzcie jakiś smak dla siebie. Smacznego. Przy zakupach wpiszcie kod DYRYHODO, a dostaniecie 10% rabatu. Macie 5 minut na zdobycie jak największej liczby killi. Każdy kill jest wart 100 RP. Biegniemy na mida wszyscy i się wypalamy. Są teleporty, oni wiedzieli, ej. Ktoś im powiedział. Mamy kreta jakiegoś. Chodźcie, a ma wszyscy. Po autoataku się wypalamy po turec. Dobra strategia. Wszyscy gramy pod jedną. No, bramką, lecimy, tak? Lecimy, ej, zabijcie mnie. Chować, guys. Ej, to... Pod nasz turet idzie, ale wy jesteście głupi! Co tu się dzieje? Kapsel, uderz nas wszystkich. Uderz, uderz, no uderz. O kurde, już 4 kile, 5 kili! Teraz Neti to nas. On ucieka, chłop! Tepam, tepam, jest dobrze. Neti, a co robisz? Grasz na KDA? Oczywiście! Najpierw ktoś autoatak. Dobra, 8 kili! Niech kapten przeżyje i sobie resztę teraz. 10 kili! Sprzedajcie wszystko i kupujcie mobiliony. O, dobre! To jest o wiele fajniejszy sposób na spędzanie weekendu. Jezus, już jest 14! Nie wypłacę się! Ale kurde, mówię, że trzeba tak robić, że jedna osoba zostaje żywa i może zabić wtedy przeciwną drużynę. Co? No co?! Niech mnie nie dał autoataku. 19 kili! Jezu, moglibyśmy to intować 3 razy szybciej, ale nie wiem, czemu wy się bijecie. Czekaj, Arkon, weźmie z autosuita. Ale ty też, ej! No co?! Pierdziele. Big Brain wjechał! Wy nawet intując intujecie. Jeszcze minuta 20. O, to tylko było tak blisko. Neti się pierwszy raz dopiero, wiecie o tym? Serio? No. Całego Lich Bane'a złożył. Neti, tłumacz się, o co chodzi. A teraz pytanie, jest konkurencja na kora drużyna ma więcej kili, czy ma więcej b***ek? Wszyscy razem gramy, Neti! To nie tak, że krzyczeliśmy o tym 5 razy na starcie. Zautatakuj mnie! Błaga, no ty jesteś stary! Dobra, jeszcze 30 sekund wam zostało! Neti, druga śmierć! Czy Puri została zaatakowana? Ale nie, Puri... Puri nie była autoatakowana, o nie! Ostatnie 4 sekundy! 5, 4, 3,
2! Koniec! Jesteśmy po drugiej rundzie. Zdobyliście łącznie Neti, 36 kili, czyli do puli dodajemy 3600 RP. No, mogliśmy mieć już jakieś 5000 albo 6. Zanim oddamy głosy, nie wspominałem o tym wcześniej, ale w naszej grze jest jeden agent i jego zadaniem jest sabotowanie drużyny. Kto to może być? Słuchaj, będziesz agentem. Twoim zadaniem będzie przeszkadzać drużynie. Jeśli dotrzesz do finału, to z buta wygrywasz 30 000 RP minus tyle, ile zdobędzie drużyna. I możesz z tą sumą zrobić, co chcesz. Okej, czuję. Także teraz głosujcie. Zaczynając od Beza, na kogo głosujesz? On to rosa. Przao? Netaros, nie wierzę, że nawet on byłby w stanie nie słyszeć tego wszystkiego przez 4,5 minuty. Po co to umiesz, naprawdę? Arko? Serce mi się kraja, bo mieliśmy Brolejna z Netim w poprzedniej rundzie i muszę na niego oddać. Sorry, Netim. Kapitan? No Netaros, jakoś nie chce mi się wierzyć, że ktoś jest głuchy przez 4 minuty. Neti? No mam powiedzieć, na siebie głosuję, no. Puri? No, moim zdaniem to też kinda sus było. Sorry, Neti. Adi? Bezu. Wow! Nie no, żartuję, Netaros. Dobra, no w takim razie Neti odpada. Najśmieszniejsze będzie, jak się okaże, że Urgot był agentem. Macie 5 minut, każdy punkt wizji, który zdobędziecie, to dodatkowe 50 RP. W dużym skrócie punkty wizji dostaje się zostawianie wardów i odkrywania przeciwników oraz niszczenie przeciwnych wardów. Ej, dobra, można googlować? Można. W dolnym pikselbuszu macie pinkę. Gdzieś jest wart jakiś? Pixel. Ej, dobra, jedę farmić, żeby mieć na pink worldy. Dobra, nie tego pinka tutaj, pomagam! Ja proponuję to. Szało, tu jeszcze, tu. Postawiłeś go, zanim ja go rozpałem. Czekaj, nie zniszczył tego. Najpierw. Uratowałem was. Czekajcie, ja tepnę zaraz do tego pinka, co bijecie, co bije. Mać debil. Roślinki świecące dają vision score'a, halo. Oj, proszę państwa, macie jeszcze 45 sekund. Druna się nie na niech pójdzie do busza przy raptorach, ja was odkryję z tego. A ja to zresztą. O, czemu to zresztą? 20 sekund, proszę państwa. Macie pinka tutaj, widzisz to ktoś. 13 sekund. 1 sekunda, koniec! Dobra, finalnie udało nam się nazbierać 2450 RP-ków do naszej puli. Czyli łącznie mamy aktualnie w puli 6729 RP. Ja bym sobie za to ułożył życie od nowa. Czas na głosowanie. Kapitan. Puli. Szao? Arkoan. Bardzo naciskał na to, żebyśmy złożyli pakt. Dobra, to ja już powiem, jak jestem przy głosie. Generalnie wydaje mi się, że jak jest jeszcze impostor, to będzie to Puli. Miałem dwa pomysły, ale generalnie głosuję na Arkoana. Puli, na kogo głosujesz? Żeby nie było, że Bezu wygra po raz kolejny, to po prostu wybrałam Bezu. Na razie Puli 2, Arkoan 2 i Bezu 1. I teraz Adi. No to w takim razie mamy 3 remizy. Kapitan Shao i Adi, napiszcie mi na privie, na kogo głosujecie. Tylko z tej trójki. Zacznijmy w takim razie od kapitana. Na kogo głosujesz? Arkoan. Arkoan, jeden głos. Shao, na kogo głosujesz? Bezu. Bezu, jeden głos. I finalny głos Adi. Każesz mi wybierać między dwiema osobami, które kocham swoim serduszkiem, albo trzecią osobą, której nie znam, i więc jeszcze bardziej mi nie fajnie na nią głosować. Nie wiem, co jest gorsze, ale głosowałem na Arkoan. Wypadasz, ziomek. Macie 5 minut, ile obrażeń wbijacie w tę wieżę, tyle RP zdobywacie. Let's go. Kurde, przemieniona tu najwięcej będzie. A nie, żeby już po prostu coś się zbiło, wiesz o co chodzi. Zabijmy kodo. Ile damage'a wbite? Wow, już prawie 200. Ej, chodźcie wszyscy razem po prostu, a nie tak oddzielnie. Uważaj, kapitan, bo cię bije. Wiem. No starą se walnij tym braumem. Dobra. Co? Nie rób tak. Oni zniszczą ten turret. Nie przemyślałem tego, mogłem wziąć Janę. Dobra, ja tankuję jeszcze chwilę. Ja tankuję. Ja to tankuję. Jest! Ile już straciłem RP? 2300! Ile jeszcze czasu mamy? 2,5 minuty. Jak wy zrobicie całą tą wieżę, to skisnę. Patacie. Tankuję. Fokusujemy to. O nie! Wezmę całą wieżę! Biegnij, Braum! Jeszcze 1800 RP można uratować! Przestańcie! Oddajcie moje pieniądze! Dawaj! Zostawcie tam turetę! Dobra, koniec! Proszę państwa, nie spodziewałem się, ale właśnie mi o***licie na 5000 RP, gratulacje. You got clapped! Łącznie mamy w puli w tej chwili 11729 RP. A teraz czeka was głosowanko. To zaczynamy w takim razie od lewej strony, panie Bezuniu. Generalnie kocham was wszystkich. Ale? Zagłosowałem tylko dlatego na Shao, bo zmienił głos w ostatnim rundzie na mnie. Shao, na kogo głosujesz? Na Puri. Czuję, że jeżeli miałbyś grać komuś agenta, to komuś spoza naszej grupy. Dobra, Puri. Jako, że jeszcze w swoich głosowaniach nie głosowałam na kapitana, to teraz padło na kapitana. Dobra, kapitan. Ja głosuję na Puri.
wszystko zależy od Adiego. Adi, na kogo głosujesz? Zagłosowałem ze wstydem ponownie na Bezo. Czyli Puri, niestety dwa głosy. O nie. Ej, dobra, to teraz zastanówmy się, jaka może być konkurencja. Ja myślę, że będą jakieś wyścigi, muszą być jakieś. No, mogę Ghosta wziąć i tyle po prostu. Fajne plany robicie, fajne chłopaki. Ja, uwaga, dolewam oliwy do ognia. Puri nie była agentką, agent nadal jest w grze. Bardzo mnie bawiło to, jak pikowaliście swoje czempiony, bo to chyba była runda, w której się najbardziej zastanawialiście, co piknąć. A będzie to runda wiedzowa! Za każdą poprawną odpowiedź, którą udzielicie, do puli dodajemy 500 RP, ale za każdą błędną podejmujemy 200. Kapten, ile CS-ów można zdobyć, zabijając wszystkie potwory z tego kampa? Dobra, ale z tego kampa, przy którym stoimy, tak? Tak. I liczą się tylko stworzenia, które zabijemy, tak? Chodzi o to, ile CS-ów dostaniesz. Więc tak, duży na pewno się rozpadł na te dwa, co są obok. Podpowiedź? To jest między 1 a 100. Dobra, taka odpowiedź może być. Ja jakby coś od razu mówię. Ja dostałem 2 z matematyki w liceum tylko dlatego, że zrobiłem plakat. Moją odpowiedzią jest 18. 18? Oj, oj, oj. Czy mogę odpowiedzieć mu na to pytanie? Tak. Każdy kamp w dżungli, smok i baron liczą się jako 4. Dzięki twojej odpowiedzi drużyna traci 200 RP. Co masz im do powiedzenia? Może przepraszam, bo nie gram w dżungli. Ja gram i też nie wiedziałem. Dobra, proszę państwa, mamy teraz Beza przed sobą. Bezu, co ile minut respi się smok? Jest to 6. Ej, nie, Bezu, ty serio? No to 6. Co 5? Nie, cześć, o nie! Minus 200, proszę państwa! Bezu, ty się nawet nie zastanowiłeś nad odpowiedzią. Adi, pytanie do ciebie. Na którym poziomie można wymienić swój trinket na niebieski? 9. Jesteś pewien? Tak. Prawda, na 9. Gratulacje. Zdobywasz 500 punktów dla swojej drużyny. Szał, pytanie do ciebie. Ile istnieje przedmiotów startowych dla supportów? Basicowe, supportowe. Za 400 golda, ty, tak? Si. No to 4. Jesteś pewien? No tak. 100%, to jest finalna odpowiedź. Stary, jestem mainem supporta. Jest to prawda, 4. Gratulacje, zdobywasz 500 punktów dla swojej drużyny. Jeszcze będzie pytanie drużynowe. Pytanie jest następujące. Ile AD ma Twisted Fate na drugim levelu? Za poprawną odpowiedź dostajecie 1000 punktów, a za złą odpowiedź stracicie 200. Możemy się pomylić o jeden punkt na przykład? Dobra, o jeden, może być o jeden. Ja bym postawił 55. Dobra, 55 się mogę zrobić. 58 może... Dobra, po środku 57. Dobra, finalna odpowiedź. 57 będzie. Umówiliśmy się, że możecie się pomylić o jeden i powiedzieliście 57, a ja AD w tej chwili mam 54. Kurde. Bezu miał rację. Czao, na kogo głosujesz? Michał Bezu Bezowski. Dobra, Bezu, jeden głos. Bezu, na kogo głosujesz? Pan Kapten. Bezu 1, Kapten 1. To Kapten, na kogo ty głosujesz? Na Beza. Dobra, Bezu 2, Kapten 1 i Adi, finalny głos. Nie jest to Kapten, muszę mówić więcej. Dobra, był to Bezu. Był to Bezu. Pojawia się i znika, chłop. Six. Macie 30 sekund, żeby się ukryć. Za każdą postać, którą zobaczę w ciągu kolejnych 5 minut, tracicie 500 RP. Ale za każdą postać, której nie uda mi się znaleźć, dostajecie 1000 RP. Dobra, szukam! Ej, Zimna, ale ty nie masz szóstki, pamiętaj. No nie mam. Tu was nie ma. Chłopcu, przeszedł obok mnie. No nie gadaj! Ja nie wierzę! Ej, faktycznie! A teraz nie trzeba kłamać, faktycznie po prostu nie mógł znaleźć, jak stoi obok. No ba, muszę zmienić kryjówkę chyba. A do kiedy ty szukasz w ogóle? Do... której minuty? Jest! Widzę cię, Adi! Kurde, nie pomyślałem o roślince. Czyli tracicie 500 RP. Elegancko. No, Kapten! I Szao! Ej, czekaj, to był sztuczny Szao, dobra. Jeszcze jest takich kilka na mapie, kolego! Ale mam Kaptyna! Dobra. Gdzie on może się kryć? Tu jest jeszcze krzaczor. Kurde! Dobra, tu go nie... A może tutaj, w jakimś takim głupim miejscu? Wierzę, ty znowu mnie odkryłeś? Tak! Dobra, no to co? Jesteście 1500 w dupę. Z racji, że dostaliście srogo w p***e, pozwolę się wam odegrać. Napierdzielamy go! Nie! Będziecie mieli minutę. I jak mnie znajdziecie, dostajecie 3000 RP, a jak nie, to nic się nie dzieje. Pasi? Pasibus. Dobra, start, szukajcie. Ej, dobra, niech ktoś górną weźmie. Tak, lecę na górną. Nie wyczułem go tutaj. Mam go. No nie! Myślałem, że nie zobaczysz tego! Upsi daisy! Finalnie, w tej rundzie. Powinniście stracić 1500 RP, ale jako, że uznałem, że to by było suche, to dostaliście praktycznie za free 1500 RP w bonusie. Także bardzo proszę, aktualny stan salda waszego zbiorczego to 13 629 RP. To jest pula, którą może zgarnąć osoba, która wygra w następnej rundzie. Ale najpierw dowiedzmy się, kto odpadnie w tej. Adi, słucham cię, na kogo głosujesz? Oczywiste jest, że na Kaptyna zagłosować nie mogę, więc niestety Szao. Szao, jeden głos. Szao. Na Adriana. 1-1. Teraz wszystko w twoich rękach, Kapten. Kto odpada w tej rundzie? Może to tam nie modulator głosu powiedzieć? Ja mogę to za siebie powiedzieć. Nie, no dobra, ja powiem, mam jaja. No, na Adiego zagłosowałem. Ali zdobywa 2 głosy. Niestety odpada w tej rundzie. Ale agentem nie byłem.
Proszę Państwa, przed nami wielki finał. Zgromadziliśmy w nim wszystkie osoby, które odpadły w poprzednich rundach. To właśnie te osoby zadecydują, kto wygra zgromadzoną pulę. Ale najpierw zobaczmy, ile jest w tej puli. Przy ostatniej rundzie stan RP wynosił 13629. Natomiast teraz, żeby dodać jeszcze pikanterii, dorzućmy 2. 15629 to finalna pula i to jest liczba RP, którą otrzyma osoba, która dzisiaj zwycięży. Jest jeszcze jedna zagadka, którą musimy wyjaśnić. Mianowicie, kto był agentem i czy on jest teraz w finale. I faktycznie jest agent w tym finale! Jeśli dotrzesz do finału, to z buta wygrywasz 30 tysięcy RP minus tyle, ile zdobędzie drużyna. Okej, czaję. Jestem to ja. Natomiast mówiłem, że będę mógł zrobić z tym RP, co będę chciał. Dlatego oddam je tej osobie, która zdobędzie więcej głosów. Nie mieliśmy racji, pasora nie było. Ale zauważcie, że ja przeszkadzałem wam w każdej rundzie. Nie, na przykład próbował dwa razy zajebać Kazikson. To prawda, Blitzcrankiem grabowałem. A faktycznie farmił wtedy żagle. A wy śmiecie, głosowaliście na mnie. Każdy z was teraz będzie mógł oddać głos. Głos oddajemy w taki sposób, że podchodzimy do osoby, którą wybieramy. Ta osoba, która nazbiera najwięcej wsparcia, ta wygrywa całą pulę. Zaczynamy od pierwszej osoby, która odpadła. Czyli Urgota. Uwaga, oddam głos za 3, 2, 1. Czyli kapitan, jeden głos. Kto odpadł w drugiej rundzie? Ja. Kogo wybierasz i dlaczego? Nigdy go nie lubiłem, idę tutaj. Uuu, kapitan prowadzi! Idziesz tylko tutaj dlatego, że mnie nie lubiłeś, super. Siema Puri. Hej. Ja będę tobą, teraz podchodzę na środek i twoim zdaniem jest wskazać, kto ma wygrać, kapitan czy Shao. Ja głosuję na Shao. To dziękujemy. Dobrze, Arkoanie, zapraszamy cię na środek. Teraz masz władzę, możesz się zemścić. Nie wiem, czy pamiętasz, kto na ciebie głosował. Nie, ja pamiętam. Kupiłby mi ktoś tego skina do Jone? Co za cebulak, ej. O, dobra, poszedł do kapitana. Wy jesteście nienormalni. Czyli kapitan 3 głosy. Bezu, teraz twoja kolej. Nie, teraz ten impostor. Mógłbym pójść do kapitana niby, ale pamiętam, że ja i Shao jesteśmy jak Inki Yang. Dobra, jest! I Adi! Po raz kolejny najtrudniejsza decyzja odcinka. Zostałem zdradzony przez obie strony. Ale nie chcę więcej rywalizacji, więc przypieczętuję to. O, kapitan wygrywa! Gratulacje dla tego gracza. Dzisiejszy konkurs wygrał kapitan. Jeżeli podobają ci się takie filmy, to kliknij ten tutaj. A i zapraszam też na mojego Twitcha. Tam czasem streamuję.